Cześć, z tej strony Szymon. Pokażę Ci, jak zmienić wersję PHP domeny poprzez plik htaccess. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz lub nie chcesz zmienić wersji PHP opcją wersja PHP dla domen w panelu Direct Admin, to śmiało można wykonać tę zmianę poprzez plik htaccess. Efekt będzie taki sam. Zapraszam! Przejdź teraz do panelu Direct Admin i zaloguj się na swoje konto hostingowe. Po zalogowaniu w prawej górnej części panelu znajdź i kliknij ikonę Manager plików. Panel wyświetli listę katalogów Twojego hostingu. Z listy kliknij katalog Domains, a następnie nazwę domeny, dla której chcesz zmienić wersję PHP. Kolejno przechodzimy do katalogu Public HTML. Tutaj znajdź plik o nazwie htaccess i kliknij przy nim ikonę ołówka. Jest to opcja edycji pliku. Jeśli zdarzy się tak, że w katalogu nie ma pliku htaccess, możesz skorzystać z opcji tworzenia nowego pliku. Tę opcję znajdziesz poniżej listy plików i katalogów. Wprowadź odpowiednią nazwę i zatwierdź przyciskiem utwórz. Teraz, gdy aktywny jest tryb edycji pliku, ustaw kursor na początku pliku i wpisz kod widoczny na ekranie. Dla Twojej wygody odpowiedni kod znajdziesz w opisie tego wideo poradnika. Ustawiona w tym materiale wersja PHP 7.4 to tylko przykład. W przypadku, gdy chcesz ustawić inną wersję, wystarczy wprowadzić odpowiedni jej numer na końcu kodu. Dla wersji 8.0 wpisujemy 8.0, dla wersji 5.6 wpisujemy 5.6 i tak dalej. Gotowe! Wersja PHP została zmieniona. Ten sposób zmiany wersji PHP można wykorzystać również, jeśli posiadasz dostęp do serwera FTP lub poprzez SSH. Wystarczy odnaleźć i edytować plik htaccess domeny, dodać odpowiednią dyrektywę i zapisać zmianę. Dziękuję za skorzystanie z wideo poradnika, a jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, odezwij się do nas.